Dzisiaj będzie bardzo, bardzo myślę, luźny format. Nie planuję, żeby to było jakieś bardzo ambitne. Cześć Dim, cześć Itsuru. Hej. Generalnie rzecz ujmując. Cześć Zate. Mam... Co ja mam? Przepraszam za to. Cześć Bliki. Odpalam dopiero kompa. Generalnie rzecz ujmując mam... Mam plan, mam motywację, mam jakiś być może sposób, żeby sobie z tym pierdzielonym P2 poradzić jakoś, nie? To się okaże. Mówię, jest jakiś koncept. Dlaczego właśnie, dlaczego Tenebry Rosso Sagułę się okazało? Nie, to jest, to bardzo, bardzo dobrze siedzi. Ja bardzo underratowałem ten motyw wcześniej. Ale... Ale wyszło całkiem porządnie. Ale w każdym razie, mówię, porobiłem sobie dzisiaj trochę podejść na... Przez trochę mam na myśli dwa podejścia na standardzie i... Szło to w miarę sensownie. Dalej nie jestem pewien, czy dam radę na Violencie z Syzyfem, ale mam koncepcję, mam pewne rzeczy, które mogą mi w tym pomóc. I zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Na którym ja jestem zapisie? Na tym dobrym. Ta standard, jak widzicie, jest Weight of the World D. Cześć Zyzik. Ale my idziemy oczywiście na Violencik. A no tak, tutaj muszę z uwagi na to, że chyba grałem na innym zapisie, a na tym mam jedno narzędzie, które mi jest bardzo potrzebne. Więc sobie wejdziemy jeszcze raz do P2 w takim razie. Czy ja mam? Tak, mam. Jest. Okej, okay, świetnie. Ja mogę zrobić ten slam storage? Mogę. Cześć placku. Hopla. Ciekaw jestem jak to wyjdzie. No daję sobie szansę. Nie gwarantuję, że skończymy, ale po prostu i tak miałem robić teraz podejścia. Więc stwierdziłem, że skoro i tak będę robił, to przy okazji odpalę już tego streama, no. Niech będzie. Kilka zmian w wyposażeniu. Alternatywny rewolwer. Zdecydowanie bardziej się przyda niż ten zwykły. Ten zwykły jest bezużyteczny. Tu jest wszystko ok. Alternatywny nail gun. Też bardzo ułatwia niektóre rzeczy. I rail kanony zmienię przed samym bossem. Musi być screwdriver na Syzyfa, moim zdaniem. To jest jedyne rozstawienie, jakie ma sens. Bo na Violencie ten screwdriver to będzie moje jedyne źródło takiego stałego leczenia. Zresztą on się może przydać także w innych sytuacjach, myślę. Nie tylko przy okazji Syzyfa, ale przy może... tych... Początek na razie nie wygląda zbyt. Nie no, jest. Ale zajebisty screwdriver, nic z nimi osiągnąłem. Dobra. Nie umiem parować Ferrymana w dalszym ciągu. To może mnie zgubić, honestly. Okej, dobra. Cześć samuraju. Ta, Wiertara.
Dobra, oni są wkurwieni. O, zobaczcie, jak szybko teraz oni schodzą. To jest... myślę, że całkiem dobry motyw. O, i teraz spalamy screwdriver i mam takie semi-stałe źródło leczenia. Bardzo ważne jest, myślę, używanie tego trybu alternatywnego rail cannona. Okej, okay, nice! Nie w tę stronę, by the way. Ale to nic. Pięknie. Zobaczcie, jak szybko wyszliśmy stan z pierwszego pokoju dzisiaj. Aha. Sentriesy muszą najpierw umrzeć. Tak, sentriesy muszą obowiązkowo umrzeć najpierw, jakby. One są też dobrym źródłem leczenia, bo są w miarę statyczne. Zróbmy to może po prostu. Leczenie sparowania to jest też coś, co warto mieć na uwadze. Zobaczcie, to jest całkiem niezły, myślę, plan. I teraz tak, tutaj chwilę poczekam. Bo musi mi się naładować rail cannon. Żeby w ogóle miało sens, żeby iść dalej. Z tego się podleczę. Oj, przydałoby mi się teraz leczenie. Zaryzykuję. Okej, okay, git. Udało się. Teraz dlaczego... rail cannon dlatego właśnie. Bo nie chcę się użerać z tymi miotaczami ognia. No i teraz tutaj, ten pokój. Bardzo problematyczny już na wstępie. Podbiegamy pod leczenie. Przydałoby mi się coś sparować. Dziękuję. Mam wrażenie, że... tutaj zachowanie spokoju przede wszystkim. Im więcej spokoju, to jest taki... bardzo dobry pomysł tutaj na te... na to wszystko w sumie, co się dzieje w zasadzie. Więcej spokoju, więcej okazji do parowania, nie? W ten sposób, dobra, jeden Swords Machine już nie żyje, drugi też, ja chyba też, tak jest. To jest... tak, to jest trip. Ja nawet nie myślę o tym, żeby pirankować teraz, ja chcę po prostu skończyć. Na Violencie, jak skończę na Violencie, to już będę z siebie i tak zadowolony, myślę całkiem. Ten rewolwer robi dużo dobrej roboty. Virtual Dead, dobry. Maurycy teraz. Zresztą Virtual i ten... zaskakująco dużo dobrego robi też Whiplash. Zaryzykuję stwierdzenie, że teraz powinno być już z bańki.
ta nie będzie. Fuck, god damn it! Dałem się złapać na jakiś laser. Ile żyją te Mindflayery? Masakra. Ja tyle klepałem w tą wkurwioną Mindflayerkę. A ona dalej żyła. Trochę demotywujące. Dobra. Zły wybór. Mogło być gorzej. Mogłem sparować. Nie jest źle. Zaraz to wykminimy. To nie jest trudny pokój. Słynne ostatnie słowa, najwyraźniej. No okazuje się, że ten pokój spuszcza mi lekki wpierdol. A przez lekki mam na myśli, ała kurwa, ale boli. Spokój, Sevik. Ale jak mogę być spokojny, jak oni nie atakują mnie, tylko biegną na mnie. Zaatakujże mnie. Nice. Not nice. Rzucił we mnie mieczem. Ale mi szkoda, że tamtej szansy nie wykorzystałem. Jak? Jak już miałem idole porozbijane. Ajajaj, za dużo się działo w tym momencie. No nie mam za wolno trochę ten... To parowanie, no. Z tym parowaniem mam największy problem, że ja robię coś tą pięścią i później jest atak, który można parować i tych ataków jest mnóstwo. To już powinienem bardziej wiedzieć. Już? Halo? Dobra. Za szybki swapping. Dobra. Teraz na spokojnie. Skupić się na tej wkurwionej, nie? Teraz. Obydwie są wkurwione, o-o! Jest! Jest, 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 jest! Let's fucking go! Let's fucking go! Zobaczcie! 15 minut tym razem i jesteśmy już w tym miejscu. Teraz insurekcjoniści, powstańcy, syzyfoscy. A, nie wziąłem czaszki, Jezu. Racja. Miałem checkpoint? Miałem chyba checkpoint, zgarnąłem go. Mam nadzieję. To jest chyba z
całego P2 to jest moja ulubiona arena do walki, przez to ile jest przestrzeni, nie? O! Nacisnąłem Windowsa. No i zobaczcie, jak porobione pięknie. Znakomicie! Pierwszym podejściem tych insurekcjonistów zrobiłem. Teraz tak, przemykam przez ten pokój. Mówię, na razie mnie nie interesuje P-rank, więc ja po prostu przemykam. Ja chcę tutaj dotrzeć. No i tu wiemy, co się dzieje. Ale plan jest taki. Żeby tego ziomka trzymać w powietrzu. Jak się odpala, to wtedy nie spiaszczy niczego, co jest wokół niego. Więc mogę sobie stosunkowo długo zostawiać rzeczy do leczenia, czy też przeciwników do leczenia. Sekator, dzięki za followa. Fuck. Byłem za wolny. No trudno. Trudno. Palce mi się troszeczkę poplątały w tym momencie i tak się zdarza. Czemu z tego nie korzystam? No... O, zapomniałem mieć go pod kontrolą i płacę za to cenę. Nice. Dobra. Sentry jest. Nice. Gdzie on jest teraz? Tam jest. Znaczy, sentriesy to nie jest już problem dla mnie. Teraz Virtue się pozbyć. Okej. Okay. Tutaj jest też darmowe leczenie, by the way. Ten idol. Ten idol to jest free leczonko, bo on krwawi też, więc warto o tym pamiętać. Teraz lecimy z tym Hideous Massem. I porobiony. Ile czasu? 20 minut. 20 minut. Już jesteśmy u Syzyfa. Widzicie to? Ha, ha! Oh boy. Tak się robi. Tak się robi. To jest gaming. To jest prawdziwy gaming. I teraz mamy, myślę, jakieś 1,5 godzinki, żeby chłopa rozklepać.
Ale czuje dobrze człowiek, że te pierwsze problemy zostały porobione, że na każdy pokój jest taktyka. Zobaczcie, jak już ogarnąłem Swords Machine i Ferrymenów, to pierwsze podejście, w którym do Sentrisów dotarliśmy. Cześć, Sekatorze, ja się witałem chyba. Jeżeli o to chodzi. Cześć, Sebastianie. Do not approach it, do not let it look at you. Stay vigilant and most importantly, have fun. I robię zmianę tutaj. Screwdriver jako pierwszy Railcanon. Nie ma nawet sensu w ogóle stosować go w innym wymiarze. Chyba, że tu. Najpierw te rzeczy. To jest tak naprawdę boss tylko na przeżycie, no. To nie jest... No tak, screwdriver oczywiście tutaj mi się odpalił, zapomniałem o tym. Tym niemniej, no, coś tam trzeba tych ataków unikać. Dobra. O, wpadłem w czarną dziurę. Jesus Christ. Sekator opisałeś właśnie w kilku prostych słowach Ultra Killa. Ale jebło. Nie powinien mi zajmować tyle Panopticon, honestly. No i trudno. Jedno oczko zostało. Nie, to Maurycy tylko. I po... Nie! No. Halo? Halo? Co jest? Okej. Okay. Uspokojone. Ale że mu nic nie zrobił w ogóle. Dobra. Okej. Ogólnie plan, jaki mam na tę walkę, to jest bardzo dużo circle strafowania, nie? I to niejako działa. Niejako. Bo jak on mnie oklepuje, to wtedy nie działa. Czemu ten rewolwer jest taki wolny, Jezu?
dobra, nie tak, nie tak. Muszę bardziej, bardziej w kółko. Palce, 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 ogar, 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 Jezu, bo ja po prostu mi się walka wymyka spod kontroli przez moją własną... Ten... Przez mój własny niepokój, niespokój. O, zobaczcie, jak piękny predikcik. Dobrze. O Boże, nie! Dobra. Nice, 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 zobaczcie, jak to idzie. Ale dobrze szło, w miarę dobrze szło, w miarę dobrze, okej, okej, okej. Nieźle, nieźle. Okej, nie zwracałem uwagi na jego audio. Teraz będzie inaczej. Nice, spery. Dobra. Dobra. Git. Ładunek screwdrivera sobie zachowuje na gorsze czasy. Windows mi się nacisnął. Dobra, nice. Nice, dobra, odpalam. Nie trafiłem. Bliżej, bliżej jego. A fuck! To jest wykonalne, ja wierzę, że to jest wykonalne. Zobaczcie, jak już często dochodzimy do tej drugiej fazy, nie? W miarę regularnie. Czemu tutaj parę nie zadziałało? Mm.
jednego odpalić. Dobra, fery. Fery. Circle straight, kurw! Za mało skręcam chyba, nie wiem. Ta druga faza jest popierdolona po prostu, jest absolutnie niedorzeczna. Okej. Okay. Duży damage, dobry damage. Kręć się, kręć. Kręć se, Wiku. Cholera jasna. Cześć Damian. Może być screwdriver, jak najbardziej. Dobra. Nie trafiłem. Dobra, nice. Dobra. Screwdriver, nice. Nice. Kupiłem sobie trochę czasu. Nie trafiłem! Jest! 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 Nie wierzę w to!
co za kontrast w porównaniu do tego, jak wczoraj kończyliśmy. Wczoraj czułem się pokonany, wczoraj czułem, że nie jestem w stanie nadążyć za tą walką, a dzisiaj wyklaczowany. Jezus Maria. Nie, nie, to jest... To jest ultra kill. Ta gra jest doprawdy niesamowita. Że jednak daje ci tą przestrzeń do tego, żeby się poprawić, żeby wypracować sobie taktyki, żeby podejść ze świeżą głową i... I proszę, pół godzinki i jesteśmy po etapie i P2 jest zrobione. Holy shit, co to był za run? Jak ja to zrobiłem? Literalnie, jak ja to zrobiłem? Okej, generalnie raport jest o tym, bo widziałem go już niestety na standardzie, że terminale się znudziły tym, że po ekspedycji do opieki wszystko się wycofało i terminale przyciągają maszyny. To jest generalnie wyjaśnienie, lorowe wyjaśnienie mechanik gry, stylu kupowania upgrade'ów, tak? Cybergrind nawet tutaj jest. Po prostu terminale chcą mieć rozrywkę i nagradzają punktami te roboty, te maszyny, które dają im jak najwięcej rozrywki. Holy shit. 28 minut. 29 restartów. Tylko 29 restartów. Jezu. Jezu, 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 udało się. A, nie zdążyłem screena zrobić nawet. Tak, właśnie teraz. Teraz w końcu mogę wam pokazać resztę zawartości tego update'a. Tylko zmienię sobie tę nazwę teraz streama, bo to już nie są attempty, tylko... O mój Boże, cały się trzęsę. O Jezu. Ale pog. What a run. O. O, tak, pokażemy wpis o Sysyfie, jak najbardziej. Sorry, Gianni, nie dzisiaj. Jezu, udało się! Udało się! To actually się udało! Holy shit. Holy shit. Holy fucking shit. Znaczy, terminale nie spowodowały kataklizmu chyba? Actually, to jest dobra uwaga, słuszna uwaga. Nie pomyślałem o tym w ten sposób. Zaraz będzie wpis o Syzyfie, zaraz. Tylko ja muszę się uspokoić, żeby nie zejść tutaj na coś. Dobra. Tu był wejście do sekretnego etapu. Enemies. Jeszcze tylko ten Flash Panopticon. Flash Panopticon to lepsza wersja Flash Prison, zbudowana nie tylko, aby mieścić w nim duszę króla Syzyfa, ale też z umiejętnościami, aby obserwować jakichkolwiek jego popleczników, którzy mogą być uwięzieni razem z nim. Ta użyteczność nigdy nie została jednak wykorzystana, jako że dusza Syzyfa została już się formować, zanim została uwięziona, co sprawiło w aniołach strach, że może być w stanie obudzić, przełamać swoje więzienie, kiedy się obudzi. Dergaze is able to stop all wounds from healing. Tak, to wiemy, że nie można było się leczyć podczas tego, jak Panopticon patrzył. Ta Whiplash dzięki temu może być wykorzystywany bez krępacji. Aha! Czyli stanie na Panopticonie, to jest legitna strategia. Ciekawe. Dobra, ty skurwysynie.
Prawie złamałeś mi ducha, ale nie udało się. Wygrałem. I fucking made it. Mimo, że Minos był inteligentny i perswazyjny, był także szlachetnym i czułym człowiekiem. To nie znaczyło nic dla Syzyfa, który z chęcią by kłamał, uszukiwał albo zabijał, jeżeli to było potrzebne, aby chronić jego towarzyszy. W pokazie mocy niebo zdecydowało, że jedyną poprawną karą za grzechy byłoby złamanie jego woli przez poddanie go niekończącym się i niemożliwym zadaniom. Nieświadomi tego, jak waleczny może być... waleczna może być... spite of... Wiem, co to znaczy po angielsku generalnie, że... Chciał im dopiec po prostu i to dało mu determinację. Przez tysiące lat Syzyf oczekiwał na dobrą chwilę, cierpiąc swoją karę dzień po dniu bez jakiegoś znaku żalu albo... Bez żalu po prostu, bez jakiegoś żalu, czekając na odpowiednią szansę, aby uderzyć i obalić tyrańskie rządy niebios. Ze zniknięciem Boga i chaosem w niebie czas Syzyfa nadszedł i po powrocie aniołów spotkała ich siła i gniew, które gotowały się w sercach ludzi przez tysiąclecia. Krzyk bojowy tak głośny, że zatrząsł samymi posadami piekła. To było jednak na nic, ponieważ charyzma i taki pęd Syzyfa sprawił, że jego wojownicy byli zależni od jego światła i kierownictwa. Mimo, że nie wiedział, dlaczego Gabriel rozpoznał ten błąd, doświadczył go z pierwszej ręki i rozkazał skupiony atak, aby zniszczyć króla. Wyciągnął swe miecze po raz pierwszy od dawien dawna i odgłowił Syzyfa, pokazując jego głowę wszystkim. Morale armii Syzyfa zostały złamane i reszta wojny była tylko formalnością. Okej. Porażka powstania nie była jednak zaskoczeniem i niewielu wiedział o tym lepiej niż sam Syzyf. Wiedział, że walczył przegrywającą walkę. Sorki, ale kółko myszki mi trochę szwankuje, a ja sam też szwankuję, bo jestem kurwa w emocjach. Nawet gdyby jakimś cudem przeżył to starcie, to nie miał szansy wygrać pełnej wojny przeciwko całym niebiosom. Jednak rzucił swoje serce i duszę w walkę z szerokim uśmiechem na twarzy. Dla niego walczenie niemożliwych walk z pełną wiedzą tej daremności i radość z samego działania, z samego oporu była ostateczną rebelią przeciwko tyranowi. Syzyf był pewnie szczęśliwy. Many of them imperiable, tak. Radiant power of the sun makes Sisyphus explosive tak very difficult to avoid. A, czyli generalnie paruj i... paruj i iframe'uj. Przy czym parowanie na Violencie w drugiej fazie jest niemożliwe, a przez to i iframe'owanie jest bardzo ciężkie. Jesus fucking Christ. Jakby, cóż to była za walka. Dobra, wracamy do normalności? Wracamy sobie do 5-1, ale tutaj tylko w celu odblokowania sekretnego etapu. Syf Prime. O Jezu, ja nawet nie wiem. Nie wiem, czy chcę wiedzieć. Muszę sobie zmienić ten.
Zmienić sobie rail cannon na ten lepszy. Jesus. Trzęsę się cały czas. Nowy czas na trochę normalnego gameplayu. Cześć Maurycy. O. Pa Maurycy. Kto jeszcze do mnie strzela? Ten fajans. Oho! Ale mi uciekł. Dziad jebany. O Jezus Maria. O Boże. Nie, no po prostu jestem zachwycony. Absolutnie przeszczęśliwy. Faceplant prowadzi rajd. Wow. Let's go. Taki to wyłączy. No, prawdopodobnie. Stwierdzić, że tak już wszyscy są na tyle popierdoleni, że w ogóle zrobili wszystkie peranki wszystkiego. A teraz to tempo jest za wolne dla mnie. Literalnie za wolne tempo. Up. Nie trafiłem, by the way. Nie, ale to, że ten, że screwdriver okazał się być takim klaczem, że okazał się być najważniejszym elementem tego, że ten pirang jest w ogóle możliwy. Ten pirang, że P2 jest w ogóle możliwe. To jest dla mnie trochę szokujące, jakby ja nigdy nie myślałem za dużo z dobrego o tym rozszerzeniu do Rail Cannona. Było dla mnie takie mech. Okazało się, tak jak mówiłem, najważniejsze. No zobaczcie, jaka teraz jest prościzna w ogóle przechodzenia normalnych etapów, no bosko. O Boże. Dobrze jest trochę się odstresować. I teraz gdzieś tutaj był sekrecik. Tam był. Zaraz do niego. SCB. Świetnie. No i co? Po tym całym szaleństwie P2 nie ma lepszego sposobu na etap bonusowy. Niż rybki. Jedziemy wędkować. Tu w lewym górnym rogu mamy okazy do złapania. Albo mogę rzucić za nętę. Okej, okay, dobra. Aha. To jest ten z Stardew Valley łowienie, zobaczcie. Funny stupid fish znalazłem, friend. Okej. Okay. Co to jest za etap w ogóle? Awesome fishing tips. A, mogę to sobie po prostu zostawić, ale... A spokojnie. Co tu robi Cruelty Squad?
O, tu mam różne wędki, widzę. To jest jakaś studzienka. Too small for this fish. Ojo. Wezmę sobie jabłko w takim razie. A, bo mam różne ten, mam różne łowiska chyba, zobaczcie. O Jezu! Tam mogę w różnych miejscach łowić. Ja pierdzielę! Chyba. Ta. Nothing seems to be biting here. To jest niesamowite, że jednym z elementów tego fantastycznego update'u jest minigra z łowieniem rybek. Funny stupid fish, super. No faktycznie, to jest Peter Fish dostaliśmy. Peter to jest jeden z takich głównych programistów tej gry. Too small. Zobaczymy, czy ten Maurycy podziała tutaj. Tak, podziałał. Nie wytrzymam z tego, że tu jest też ten, zanęta. Kolejny Peter Fish. Funny stupid fish. Do wody, nie ma co ten. Widzicie ten? Widzicie tą rybkę jak se... Popierdziela. Spróbujemy w Deeper Lake Waters coś wrzucić. Le fish. Cześć, panie Bluxe. Trout. A? Co jest? Co się stało? Cykl dobowy jest tutaj? O dek! To po prostu zależy od tego, ile ja rybek złowię. Peter Fish. O. Rzucę sobie zaraz znowu głębiej, bo... Nie, on miał być głębiej! Out of water? A! Już leci do mnie po prostu, w takim sensie. Muszę jakąś zanętę wziąć. A to za chwilę. To wygląda, jakbym mógł to rozbić shotgunem i trochę mnie to triggeruje. Spróbuję z innego miejsca zacząć łowić. What? Co tu jest? Siak! Nie wiedziałem nawet, że tak się da. Kolejny rekin. Ciekawe, czy to zadziała na... Tutaj. Nie, no tutaj nie działa. Wego usmasz. A, zjebałem. Dobra, muszę... Chyba się poratować przy ten zanętami teraz jakimiś. Albo może tutaj będzie w strumyku, na streamie będzie coś. Jest coś, jest jakaś nowa rybka. Bombfish. Ty, podpalę to. Ty! Ja wiem! Tutaj ją rzucę.
What the fuck? Lake of Blood. Czemu nawet głupia minigierka łowiecka musi być trochę creepy? Hakita, na litość boską. Co to jest? Oj, to jest... Nie, to są chyba same tylko oczy. Niesamowite. Nie no. Pomysł jest fenomenalny, Imo. Ty, a może tutaj Maurys podziała? Nie. A mogę sobie inne wędki wziąć? Nie. A czemu? Właśnie czemu V1 nie może tym Whiplashem łowić? Okej, okay, spróbujemy jeszcze trochę połowić sobie w strumieniu. Stały nam jeszcze 6 rybek. I to jest znowu bombfish. Eat. Może przy wodospadzie będzie coś lepiej. Chociaż nie wiem, czy to ma takie znaczenie. Muszę zobaczyć, czy Maurice nie zadziała, czy Malicious Space nie zadziała gdzieś indziej. Albo czy nie ma jeszcze jakichś spotów. Znaczy się w studni mogę w sumie chyba połowić też, nie? Ta. No, mogę. Czekaj, to jest ten... Dopfish! Wow. Nice. No, ciekawy, ciekawy referenc. Był już w sumie w tym, w 5.1 chyba. Ciekawe, czy tu same dopfisze są. Chyba tak. Muszę pokombinować z tymi przynętami. Same bombfisze chyba. 5 jeszcze rybek mi zostało. Zastanawiam się, gdzie mogę ich szukać. W oceanie? Wątpię. Short to feed. Mhm. Good luck. Improves eyesight. Co my tu mamy jeszcze? Co by tu jeszcze szło? A, możemy sobie ten. With enough blood. Very literally attacking anything that enters the domain. Tak, Rogue, to wciąż ultra kill. Ja się boję. Nie, to jest dalej eyeball, więc... A, lower bloods. Okej. Okay. Frog? Le frogę?
No dobra, czyli... Dim! No tak. To też mógł być pomysł. Co my tu mamy? A migratory fish from far beyond survives in rocky areas. Aha, czyli tutaj Mauryca potrzebujemy. Bo Mauryc jest skałą. Chyba... Nie, to jest ten. Peter Fish. Dziś... Roga, zrobiliśmy P2 na Violencie. Zrobiliśmy to. Udało nam się. Udało się. Udało się. I dlatego teraz robimy resztę patcha. To, co chciałem zrobić wczoraj. Czyli całego patcha. Dzisiaj kończymy. Jesus. Tak, Syphilis Prime umarł. He dead! Nie rozumiem trochę, dlaczego nie chce mi się złowić. Czemu nie chce mi się złowić? Jestem chyba tam, gdzie powinienem być, czy nie? No bo tutaj to nie działa. Dobra, spróbujmy z czym innym może. Patrz, Dim, co złowiliśmy. Zobacz, frog. Co jeszcze? Dark, unpleasant and dump places, migratory fish, aha. Kitchens. To jest kolejna rybka do wyłowienia. Lives in fire? Czy jeszcze czegoś nie odkryłem tutaj? A, cooked fish. Okej. To tyle. Co? Co? What? Paluszek rybny. I can't, man. Fantastyczna jest ta gra. Wędkarska. Dobra, to zostały nam jeszcze... dwie rzeczy. Ta rybka i ta ze skałki. I ta, która lubi dump places, dark dump places. Pochodzę sobie jeszcze po mapie, poszukam, czy czegoś nie przeoczyłem. To jest wodospad. Wifor, ja mogę łowić w wodospadzie. Nie mogę. No ale mogę, okazuje się, że mogę łowić w wielu, wielu miejscach. Chyba, że jest w studni też, obok dopfisza. Ty, a za... Właśnie, to jest dobry ten, dobry... dobry motyw.
przecież wodospad powinien mnie triggerować, moje instynkty, że... No właśnie, oczywiście, że tak. Chomper. Jezu, jaki bzydki. No i została nam tylko ryba, która się żywi skałą. Zastanawiam się, czy tutaj by też nie zadziałała. Bo ona też jest chyba jaskiniowa. Teraz zobaczymy. No! Działa! Super! I tak to jest to! Metal fish, wow! That's nice. Yay! Aha. I co? Co teraz? Znaczy, zbieram wszystkie ryby, żeby skończyć poziom, I guess. A, czekaj, bo tu coś jest. A, bo tu jest wyjście, okej. Okay. Fish size leaderboard. Szafirek, czy próbowałeś dać paluszek rybny na talerz? Actually nie. Czy ja go mam jeszcze? Mam go. Znaczy, mogę go jeszcze raz złowić. Mogę? Mogę. Too small for this fish. No niestety. Kusi mnie. Myślałem, że... Może będzie coś fajnego. You caught so many, congrats. Good job. Your fishing skills are impressive. Ryba rozmiar 2 nie istnieje, by the way. Nie wierzę, że istnieje. O, jeszcze... Jeszcze mamy do tego lore po grze rybackiej. Niesamowite. Ojcze, czemu wieczne cierpienie? Czy nie jest to okrutne? Czy niekończąca się tortura jest losem... pasującym do głupca? Too small for this fish. Anioł taki jasny i piękny zapytał mnie to i nie mogłem odpowiedzieć, bo nie mogłem zmierzyć się z winą tego, co zrobiłem. Mój żal, żrący od środka rak. W mojej godzinie słabości posiadł mnie terror i zrzuciłem również Lucyfera w piekielną otchłań. Po tym, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, co zrobiłem, mogłem tylko zapłakać. Jak podczas gdy sam topiłem się w głębiach rozpaczy. Oho, czyli ten, Lucifer musi być w takim razie jednym z bossów ostatnich. W takim razie dla mnie to jest taki trochę trailer tego.
Ale to jest w sumie całkiem zabawne, że Hakita daje tyle postaranie się nawet głupiej gierce rybackiej, ale na pewno przydaje się do odstresowania tutaj. Okej, okay. Jest jeszcze jedna nowa, taka duża nowa rzecz. Mianowicie dodali nowe kredyty. Hakita dodał nowe kredyty. Znaczy Hakita. Hakita z pomocą. Ale generalnie wygląda to tak. Hall of Shame, The Ultra Kill Developers. Mamy etap poświęcony ekipie tworzącej tę wspaniałą grę. Jest, wygląda naprawdę wyśmienicie. To jest przepięknie zrealizowane muzeum. Swoją drogą. Shame, bo self-deprecating humor po prostu. To są shitposterzy, no. A, literalnie to ślicznie wygląda. Jakbym w prawdziwym życiu zobaczył taką konstrukcję, też bym się pewnie zachwycił. Ktoś miał naprawdę dużo wolnego czasu, żeby zaprojektować takie ładne muzeum. Arsi Hakita Patala, twórca Ultra Killa. Jest na pikniku? To są książeczki, możemy sobie poczytać o każdym twórcy. Witaj w Muzeum Deweloperów, jestem Hakita, główny deweloper gry. Zacząłem pracować nad tą grą głównie sam, ale z biegiem czasu gra rozrosła się bardzo i wielu cudownych ludzi pomogło mi przez lata, więc tu są oni wszyscy. To muzeum zostało stworzone przez VV Izarda z korekcjami jakimś... pisaniem i dodatkowymi easter eggami dodanymi przeze mnie. Możesz go znaleźć w restroomie po lewo dalej w korytarzu. Rozejrzyj się, na pierwszym piętrze są ludzie, którzy pomogli z developmentem. Na drugim piętrze są różne rzeczy związane z developmentem, jak wycięty content, wczesne wersje rzeczy i kilka easter eggów poukrywanych. Hakita, twórca Ultra Killa. Pracę nad grą zaczął 1 lutego 2018 roku, także w tym roku stuknęło 5 lat developmentu. On Flying Dog i Tony Stiegel byli pierwszymi członkami ekipy, a teraz są, zamiast 99% tworzy gdzieś około 60%. I jego praca nad grą składa się z reżyserii, projektu, gry, projektu dźwięków, historii, animacji, level design, muzyka, praktycznie cały soundtrack. Większość tekstów, programowania, rzeczy jakichś takich graficznych. Czyli generalnie, jeżeli coś jest w tej grze, to jest to jego dzieło. Z niektórymi pluszakami jest tak, że możemy je sobie wziąć i one wydają z siebie odgłosy. Okej, okay, bye. Nie będę tego wszystkiego tutaj otwierał, bo trochę jakby... chciałbym skończyć streama niedługo. Chciałem po prostu pokazać sam budynek jako taki. No a tutaj mamy twórców, artystów pracujących nad grą. Graficznych: Francis Shie, Jericho, Big Rock BMP, Maximilian Oveson, Victoria Holland, czyli główny artysta, Tony Stiegel. W ogóle te pluszaki w V1 są cudowne. Sekundę. Samuel James Bryan, Flying Dog. Tu są z kolei chyba programiści wszelkiej maści.
Tak, tutaj mamy. Co my tu mamy? Hektek. Pomidor! Pomidor! Halo! Co my tu tam jeszcze mamy? Cameron Martin, Dalia Figueroa, Tucker Wilkins, Scott Gurney. Boże. Co my mamy dalej? Jest i wielki szef wydawca Dave Oshry, prezes New Blood Interactive. Tu jest taki mały sekrecik Rocket Race, ale to wam pokażę później. Tokrum, czyli wszystkie głosy gry. Jest Minus Prime. Stefan Wade. Jest Lenval Brown, czyli Sisyph Prime. On w Disco Elysium był też bodajże. Plushy to hold me, cudowne. Joey Yankee, Mandalore, Harrington, czyli Mysterious Druid Knight i Sowa. Gianni Matragrano, Gabriel, oczywiście, najbardziej znany. Behold the plushie of an angel. Restroom. Tutaj mamy kompozytorów. I taki, w ogóle takie, powiedzmy, role nieuwzględnione nigdzie indziej. Meganeko, czyli od muzyki do Cybergrind. Keegan Church, czyli autor najlepszego motywu w P2. Tenebre Rosso Sague. Salad. Artist of Jackie to. Super są te pluszaki. Jacob Chychry. Pisarz. On pomagał Hakicie w napisaniu dialogów do Gabriela, do wpisaniu tych wszystkich takich tekstowych wstawek. On nie ma odgłosu. I Wizard. Dobra, co mamy na górze? Co mamy na górze? Na górze mamy modele stare i nowe. Tu jest Filf. Tak wyglądał pierwszy, tak wygląda obecny. To jest Stray. Nie, to nie jest Stray, jak on się nazywa? Stray, tak. Stary, nowy. Ty się nazywasz Schizm. Stary, nowy. Czy grasz w Ultra Killu? Ma model. Actually, dobre pytanie. Tak, ma, musi mieć, bo przecież jest jeden etap, w którym widzimy V1 z perspektywy trzeciej osoby. Znaczy, nie wiem, czy gracz jako taki ma... Nie no, ma. Chyba ma. V1 na pewno ma swój model. Swords Machine. Też stary, nowy. Ładnie, ładnie bardzo odrestaurowany. Malicious Face. Stary, nowy.
A faktycznie, widać po nim, że ten model jest chyba w nieco mniejszej rozdzielczości, bo on jest, ten nowy model, w nieco mniejszej rozdzielczości. I to chyba widać. A jednocześnie wygląda bardzo ładnie. Ta. Także tak to wygląda. Nie wiem, czemu muzyka tutaj nie leci, bo ona jest całkiem ładna nawet. Tu są modele broni. Tu jest rewolwer. Shotgun. Nailgun. To jest wyrzutnia czarnych dziur, taka... Ty, ja... Wow, ja mogę je wziąć! Nice! No to miał być taki trzeci pasek dodatkowy generalnie do broni. I on miał być zużywany albo na Devil Triggera, albo na tę broń. Ale Hakita stwierdził, że ta mechanika jest ciężka do zbalansowania, więc ją wyciął. A to jest... taki laserek, który zadaje po prostu obrażenia, jeżeli dotyka przeciwnika. Tylko, że też... Mamy taką wieżyczkę laserkową trochę. Hakita stwierdził, że taka broń jest trudna do zaimplementowania po prostu w ultrakillu, gdzie jest bardzo dużo ruchu, dużo się dzieje, więc wyrzucił po prostu. Co jest przykre, ale zrozumiałe. No, też on... Hakita chce mieć tak, żeby każda broń spełniała jakieś zadanie, żeby każda była zawsze użyteczna, a stwierdził, że dodanie tego laserka byłoby już zbyt dużą koncesją. Jest ogródek jakiś. I tu niestety nie możemy tam w ogóle polecieć. Ja nie wiem, co jest po drugiej stronie, ale chciałbym, kurde, wiedzieć. Chyba, że... Nie, tutaj też jest... Sufit mnie blokuje. Jakbym wyszedł za tą granicę, może tam się da dostać jakoś. Nie, tutaj chyba też nie mogę wyskoczyć, niestety. No nic. Cześć, sorku. Tu jest Ultra Kill Development History. Można sobie obejrzeć taki krótki filmik wspominkowy z 5 lat developmentu Ultrakilla. Możemy sobie pooglądać z całą ekipą. Jest Gianni, jest Mandalor, są kompozytorzy, jest Hakita i bodaj to jest Peter, więc ja sam mogę. Możemy sobie tu usiąść, pooglądać. Też taki bardzo przyjemny pomysł, bym powiedział. Czy mogę podnosić? Mogę. Mówię, filmik jest do obejrzenia na kanale Hakity też, w razie jakby ktoś miał potrzebę.
To jest po prostu ładna, ładna miejscówka bardzo. Są figury szachowe. Szkoda, że nie możemy nimi grać. Przynajmniej nie wydaje mi się, żebyśmy mogli. Dobra, idę do tego, idę po... Ty, nie, tu też są niewidzialne ściany, ale gówno. No. Czy Gubriel to król? Jest Gabriel chyba i V1. Nie wiem, na jakiej pozycji stoi król zazwyczaj. Czy gram w szachy? Jezu, dawno, dawno było, jak grałem swoją ostatnią partię szachową. Ja i też nie żebym był szczególnie dobry w szachy. In fact, zasysam mocno. Wziąłem to króla, Gabriel to królowa. Miałoby to sens. Coś jeszcze chciałem pokazać. Ostatnią rzecz na dziś. Tego Rocket Race już nie będę też pokazywał, mówię, po prostu już będę zwijał manatki. Ale jest kitku. Jak znajdziemy kitku, to on będzie chodził. Hej. No i ta, no, na razie... Lokacja zacna, ale czemu dawać już teraz? No... Wiesz, a dlaczego myślę nie, skoro... Jakby... Wiesz, zamiast kredytów można właśnie w ten sposób, w taki miły sposób uhonorować ludzi, którzy już teraz pracują do tego. Przecież to nie jest tak, że ich wkład jakoś zniknie. On już jest i czemu by go nie udokumentować? Potem po prostu można to muzeum rozbudowywać, tak? Myślę, że to jest bardzo fajny taki... fajny ukłon w stronę twórców, zwłaszcza, że tutaj... deweloperzy i właśnie community jest takie całkiem, powiedziałbym, wdzięczne. Tylko właśnie dla mnie to jest trochę żal, że jakby nie wiesz, że to jest muzeum, dopóki nie klikniesz kredytów, więc jak ktoś nie wyświetla celowo kredytów, to w ogóle nigdy nie zobaczy tego etapu. Moim zdaniem warto sobie popatrzeć na muzeum. No dobra. No dzisiaj to było tyle, bo ten Syzyf Prime pokonany, więc wszystko zrobione. Super. Po prostu jestem przeszczęśliwy, że się udało. Także co, jutro... Jutro widzimy się na finalu, ja nawet nie robię outro, bo to był też taki totalny spontan, więc po prostu pożegnam się z wami tu i teraz, zatem co, gra dla was Seversi, trzymajcie się ciepło, cześć!